To jest Linnefka i dzisiaj przychodzę do Was z testem pewnych tanich markerów. Co to za markery, spytacie? Otóż już mówię, są to markery firmy No Name tak naprawdę do kupienia w sieci dyskontów Action i to są dyskonty, które dopiero wchodzą do Polski, no ale może w swoim mieście macie. Więc przejdźmy do rzeczy. To są chyba najtańsze markery, jakie są dostępne na rynku, ponieważ taka paczuszka w plexi, jak widzicie, tutaj jest zamknięte opakowanie, 12 sztuk kosztuje 17 zł. Tak, nie przesłyszeliście się, ja się nie pomyliłam, chociaż raz, to jest prawda, 17 zł za taką paczuszkę. Dobrze, nie chcę przedłużać wstępu, przejdźmy do testu, a resztę Wam opowiem podczas właśnie rysowania i kolorowania tymi markerami. Więc tak, zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o cenę 17 zł, to jest naprawdę rewelacyjna cena i naprawdę tutaj mamy do czynienia z kawałkiem fajnych markerów, bo mają prześliczne kolory, bardzo fajnie nasycone, nie rozlewają się ani nic, więc wow. Ale no wiecie, 17 zł to też nie jest cena, od której możemy wymagać produktu idealnego. Ma on swoich parę mankamentów, o których właśnie Wam powiem. Co do blendowania. Blendują się dobrze, o ile macie 3 zbliżone tonalnie do siebie markery. Jeżeli będziecie chcieli zblendować jakieś 2 skrajne kolory, no od razu Wam mówię, nie uda się. 2-3 podobne kolory jak najbardziej. Co do tego, co mi się jeszcze nie podoba, to są niestety podróbki oryginalnych taczy, do których Wam tutaj daję link, to sobie zerknijcie na ich test. Nazwy kolorów i tak dalej się zgadzają, nawet nazwa nawiązuje do oryginału. Jednakże kolory nie mają zbyt wiele oprócz nazw wspólnego, bo troszeczkę są przekłamane, ale kolory są naprawdę bardzo zacne, bardzo. Tu mi się bardzo kolory spodobały, jeżeli chodzi o te sety, które ja mam, bo takich setów możecie nabyć aż 5. Do tego są one jeszcze na sztuki, więc super. Ja za 30 praktycznie markerów zapłaciłam 40 zł, więc wow, naprawdę się opłaca. Ale wróćmy jeszcze do takich technicznych rzeczy. One mają dwie końcówki, jedną taką zwykłą, fine, jedną ściętą. Co do ściętej, ona troszeczkę mi się nie podoba, bo jest taka troszeczkę skrzypiąca i jakby troszeczkę miękka, więc tu tak średnio, może się po jakimś czasie przyzwyczaję. Co do samej pigmentacji, tusz wydaje się być naprawdę w porządku, nie śmierdzi jakoś strasznie chemicznie, działa spoko, jednakże takie blendowanie, no on jest trochę toporny. Tutaj trzeba to podkreślić po prostu, że blenduje się niestety nimi troszeczkę topornie, trzeba mieć wiele kolorów, żeby dobrze rozblendować. Yeah.
Jeszcze to, że ciemne kolory poddają się jasnym, tu nie możemy nic powiedzieć na ten temat, kolory są wyraźne, bardzo ładne, ładnie są sety skomponowane w ogóle, bo w czerwieniach mamy jakiś brąz, mamy jakieś takie kolory bardzo jasne, typu flash, typu peach, więc super. W zielonym secie nie podobają mi się fluorescencyjne, wow, udało mi się wymówić, super. No ale to może niektórzy lubią, tylko uwaga, te fluorescencyjne, niestety trochę brzydko pachną i nie wiem, czym to jest uwarunkowane. Co do wad, to jeszcze trzeba zaznaczyć, że one w sklepie stoją pionowo, więc do części końcówek nie powchodził tusz, więc u mnie one 2-3 dni po prostu leżały i nimi potrząsałam co jakiś czas, żeby do końcówek doszedł normalnie tusz i się ten tusz rozlał u nich, więc nie ma problemu, wszystko działa, wszystko jest pięknie. Wiecie, 17 zł podzielić na 12 to jest około 1,40 zł. Nie możemy dużo wymagać od takiego markera, bo 1,40 zł to tak naprawdę nic. Oryginalny Touch kosztuje 13,50 zł, więc przeskok jest olbrzymi. Jeżeli używacie sporadycznie markerów, jeżeli potrzebujecie ich na przykład tylko jako bazę, no to jest super idealny deal, mówię Wam. Jeżeli znowuż robicie jakieś bardziej odpowiedzialne prace i tak dalej, tu bym może nie tak bardzo ryzykowała. Oczywiście one się do jakichś tam wolnych takich mazideł nadają bez problemu, jednak nie wiemy, jak one się zachowają za 2 tygodnie, za 3 tygodnie, to Wam powiem, zrobię update, czy one nie blekną i tak dalej, no bo jednak gdzieś taki główny mankament musi być ukryty, więc będziemy je tak naprawdę dopiero testować. I co jeszcze zauważyłam i to mnie bardzo niepokoi, to ile tuszu z siebie wydają. One się nie rozlewają, tu nie chodzi o to, że się rozlewa na kartkę, tylko wydają troszeczkę dużo tuszu z siebie i obawiam się, że w trymiga się wypiszą, ale to zobaczymy. Myślę, że na teście zobaczyliście, jak tutaj się wszystko blenduje, jak to wszystko działa. Zrobię Wam jeszcze oczywiście próbnik, uzupełniamy ten próbnik razem heksagonalny, więc myślę, że zobaczycie te kolory. Ja jestem naprawdę oczarowana kolorami. Kolory to mają piękne, to im trzeba przyznać, bez bicia. Nie wiem, co bym tu mogła jeszcze Wam powiedzieć. Aha, skówki siedzą dobrze, nie powiem, ale źle się je otwiera i zamyka. Są takie toporne strasznie. Są wyprodukowane w Chinach oczywiście, mówiłam, gdzie są dostępne, mówiłam o końcówkach, mówiłam o kolorach, czekajcie, niech ja pomyślę. Aha, no w ogóle mam ukryte pytania jak zwykle, bo ostatnio odpowiedzieliście bardzo, bardzo wieloma odpowiedziami na ukryte pytanie, więc tu jest moje ukryte pytanie. Jakie chcielibyście mieć markery, tak jakbyście mieli wybrać jedne ze wszystkich po prostu, jakie to by były? No i czy wiecie, jakie ja bym wybrała? No to mnie ciekawi, czy wiecie. No i dobrze, kochani, to chyba będzie na tyle ode mnie. Jeżeli film Wam się spodobał i markery Wam się spodobały, to zostawcie mi kciuka do góry, będę wiedzieć, żeby robić więcej takich filmów. Właśnie, mam jeszcze jedno pytanie. Czy chcecie, abym zrobiła taki ogólny film o kolorowaniu i rysowaniu markerami? Jeśli tak, to dajcie mi koniecznie znać, bo właśnie nie wiem, czy interesuje Was taki stricte techniczny temat. No i to tyle. Jeżeli macie ochotę, wpadnijcie na mojego Insta, na mojego
na mojego Facebooka, zostawcie łapkę, zostawcie dzwonek, ale tego jest naprawdę dużo, trzeba naopowiadać się, wybaczcie. No i to będzie chyba tyle. Dobra, trzymajcie się, nefciaki, do następnego razu. Pa, pa!